ufundowany został przez Społeczny Komitet Fundacji Sztandaru dla Komendy Powiatowej Policji w Mielcu i inspektor Jacek Maślanka złoży meldunek pierwszemu zastępcy komendanta głównego policji nadinspektorowi Andrzejowi Szymczykowi o gotowości pododdziałów do uroczystości. Panie nadinspektorze, dowódca uroczystości inspektor Maślanka melduje gotowość do uroczystego apelu z okazji nadania sztandaru Komendzie Powiatowej Policji w Mielcu. Podniesienia flagi państwowej. Marsz! Serdecznie pragnę powitać na uroczystości wręczenia sztandaru Komendzie Powiatowej Policji w Mielcu. Dziękuję za przyjęcie zaproszenia i uświetnienie swoją obecnością tej niezwykłej uroczystości. Gwóźdź honorowy w imieniu ministra spraw wewnętrznych i administracji pana Joachima Brudzińskiego oraz gwóźdź honorowy w imieniu komendanta głównego policji. Dowódcą pocztu sztandarowego jest starszy sierżant Mirosław Śpiewak. Sztandarowy starszy sierżant Wiesław Cygo. Panie generale, panie komendancie Komendy Głównej Policji, przekazuję sztandar dla Komendy Powiatowej Policji w Mielcu ufundowany przez Społeczny Komitet Fundacji Sztandaru. W imieniu ministra spraw wewnętrznych i administracji wręczam sztandar Komendzie Powiatowej Policji w Mielcu jako wyraz najwyższego uznania, godności i dumy. Uchwale ojczyzny! Thank you.